Cześć. W komentarzach pytania były i prośby, żebym coś o rybach nagrał. Dzisiaj mamy 30 stycznia jest. No i tak chwilkę tylko, bo zaraz idę do pracy. Tu na wylęgarni mam ostatnią partię ikry w inkubacji na słojach. Tutaj jest trochę w ostatnim słoju, co tutaj jest, troć czy potokowiec? Troć. To jeszcze tutaj brakuje, bo jeszcze nie jest zaoczkowana ta ikra, ale to jest ostatnie tarło w tym roku, znaczy w tym roku, no w tym sezonie, bo sezon to mamy jesień, zima, że to tak 2018-2019. Tutaj może światło zapalę. Nie wiem, jak tutaj mnie słychać. Ryby rosną, to są, ale właśnie myślę, czy to są te, co ja liczyłem, czy młodsze. Paszy im trochę sypnę. Chociaż one już dzisiaj są najedzone. Wszędzie pełno. Ryby przyzwyczajone, bo widać, jak podpływają. Znaczy pewnie jeszcze by coś zjadły, ale to za moment im jeszcze sypnę. Pokarmimy. A no dobrze, pójdziemy od tyłu. Na razie na dwóch obiegach wody ryby pływają. Tu na trzecim obiegu jest ryba, jeszcze na sitkach leży wylęk. Dopiero zaczyna się tam jakieś ruchy dziać. Kamerę na głowę wezmę. Zaraz zobaczymy, jak ją ustawię tak, żebyście coś widzieli, jak tutaj karmię. Nie wiem, czy to tak, czy może bardziej na dół. Paszę mam. Tutaj mama sobie pokazuje taką trochę niżej wezmę. Paszę mam we wiaderku. Różna granulacja paszy jest. To jest akurat 0,5, czyli 0,5 mm granulki. Wiadomo, im ryba większa, tym większą paszę dostaje. Nie wiem, czy to widać coś tutaj. Nasze pewnie ryb nie będziecie widzieć, jak jedzą, bo one już teraz to praktycznie ostatnie karmienie jest. Która to jest godzina? No, za 24 to. I tak przedobrzyłem dzisiaj już. Normalnie to co godzinę dostają. No i rano to wtedy pierwsze tam z dwa karmienia to skaczą jak piranie do tej paszy. Teraz już brzuchy pełne mają, no to nie mają takiej chęci i wigoru. Teraz tak, tu jeszcze na sitkach też mam. Tutaj mam pstrąga potokowego i troć. One dopiero zaczynają żerować. Tu mam te ryby, są karmione od 21 stycznia. Że to całkiem maluchy takie. Jak takie małe, że dużo paszy nie schodzi, no to słoik, dekielek z dziurkami i karmimy ze słoika. Tutaj te najstarsze też jeszcze pokarmimy. Nie wiem, jak mnie będzie słychać, bo tutaj i biofilt wchodzi, zawory.
poodkręcane, woda szumi. Teraz mam kotłownię wyłączoną, już nie wiem, tam no parę dni nie grzeję, nie palę, bo na dworze w nocy jest tak koło zera, czy tam minus 2, minus 3, no to idzie sama pompa obiegowa od centralnego, żeby woda nie zamarzła gdzieś w instalacji. No ale to zawsze trochę trocin zaoszczędzę, a w razie przyjdą jakieś wielkie mrozy, no to będzie na później. O, tu może, nie wiem czy to tak, no widać jak jedzą. W sumie mógłbym kamerę ściągnąć z opaski i pod wodę ją utopić, ale nie chce mi się odkręcać. Generalnie to trochę trzeba się tutaj nachodzić przy tych karmieniach. No ale to nie ma tak, że raz na dzień zajrzę i święty spokój, to jednak trzeba chodzić przy tych maluchach praktycznie non-stop. W nocy trzeba też obchód zrobić. O. No i dobrze. Ryba pokarmiona. O, te tutaj na przykład już jedzą 0,7. Czyli 0,7 mm jest granulka i później jest jedynka, 1,1, 1,5 i tak dalej. W sumie tam powyżej 1,5 to rzadko kiedy paszę kupuję, bo to ryba tutaj już stąd wyjeżdża. Może tak wezmę trochę kamerę, żebyście bardziej widzieli jak to z daleka wygląda. Tutaj w biofiltrze się ciągle kotłuje ta woda. Tak jak teraz, ten poziom, bo to tak po murze widzę, czy z jednej, czy z drugiej strony. Tutaj na dół jest w granicach głęboko 2,40, koło 2,5 metra, bo to jest tutaj pod ziemię wkopany ten beton. Nasze było wylewane, tak to nie, że wkopany, tylko szalunki były robione i wszystko wylewane. Dobra, no to co? Aha, jeszcze chciałem wam temperaturę pokazać, ale to w granicach 10 stopni tutaj mam na hali teraz, 10,5 może. Zresztą pójdziemy zobaczyć jeszcze światło, tylko zapalę raz. Termometry przetestowałem, że to tak mniej więcej można przyjąć, że jako tako w miarę pokazują dobrze. Mamy no 10, 10,6 stopnia, nie wiem czy to
Widać, no. Wilgotność jest wielka, bo to przecież powierzchnia tutaj tej wody jest taka, że ciągle paruje, ale nie czuj tej wilgoci. Dobra, to na razie, jak jakieś tutaj manewry czy zmiany będą na podchowalni czy na wylęgarni, to coś tam nagram. Trzymajcie się, cześć.